Siemano, ostatnio przyjechał, nie wiem, koleżka, znajomy. Powiedział, że w Kawasaki dziwne odgłosy ze skrzyni dochodzą. W sumie myślał, że łożysko się rozsypało. Ja obstawiam, że to była wina napędu, bo był tak mega luźny, że łańcuch to aż wisiał i przy zmianie biegu zszedł taki zgrzyt, że naprawdę wam powiem, że kurde, no można było pomylić to normalnie ze zmianą biegu, że coś ze skrzynią się rozsypało. Ale mówię, kurde, myślałem, że te Kawasaki jest z jakiegoś 11 czy nie wiem, 10 roku, a to 2019. To wam powiem, że to chyba już ostatni wypust, co wychodził na kopce, a później szkoda były rozruszniki, mogę się mylić, nie? No nowy napęd zamówiony, ten jest na wykończeniu, jeszcze coś tu jest, ten w ogóle urwany ślizg, no, czy urwany naciąg łańcucha był, nie? I pęk akurat tutaj w tym miejscu, ale ta śrubka taka podłużna, jak ją się wykręca, to starcza do samego końca, no ale już pominę fakt, bo i tak nowy napęd będzie, więc zobaczymy, jak będzie fajnie ułożony, to zostanie tak jak jest, a jak będzie lipa, to będziemy próbowali spawać nakrętkę i wykręcić to, nie? W najgorszym wypadku. No bo można, wiecie co, uciąć to też, nagwintować od nowa i zrobić na nowo, nie? Ale no na razie i tak się sprawdza. Przyjadę się, zobaczę, bo może być naprawdę, że tu coś jest nie tak, nie? Nie mówię, że to była na 100% wina napędu, bo w sumie tylko raz się tak przejechałem, a później się urwała ta śruba i dopiero coś takiego zrobiłem. A przy okazji zobaczymy Kondzia, nowy sprzęt. Yamaha WR z 2005 roku na rozruszniku, która jest w lepszym stanie niż 95% motocykli z tych lat, które jeżdżą w Polsce. To wam mogę od razu powiedzieć. A Kawasaki w sumie, no nie mogę powiedzieć, że nigdy nie jeździłem, bo raz nim się przejechałem, ale w sumie, kurde, no to można się przejechać większy kawałek. Kurde, gdzie to w ogóle ma stanie, bo nie widzę Beskitu, albo ja ślepy. On ma w ogóle stanie? O, ma tutaj, ale jak schowane, razem z obrotami od razu. Ciekawe, jak to w ogóle pali na zimne. Powiem wam, się przejechałem kawałek, to czuć, że to jest lekkie, to raz. Dwa, zaraz wam coś śmiesznego pokażę, jak jadę równym gazem, ta linka lata i obroty tak rosną w górę, w dół śmiesznie, no będę się tylko jakoś przyłapać. Trzy, kierownica jest za bardzo do mnie, gość jest ode mnie wyższy o 20 cm i mi się dobrze nie jedzie teraz, bo ta kierownica jest za bardzo do mnie przechylona, nawet jak usiądę. I jeszcze ta klamka, kurwa, nawet tego nie zobaczyłem. No dobra, będzie trzeba to poluzować. No i na pewno koło jest w lagach przygięte i w ogóle te Kawasaki jest popuszczone, że jest okropnie niziutkie. Wam powiem szczerze, to najmniejsza 250, jako jechałem. No to powiem wam, naprawdę jest niski ten sprzęt. Oj, ma tego kurde gruszkę tutaj. No a tak poza tym to... no to kurde, na piątce się podnosi tak jak 450. Ma krótkie przełożenia też, ale dlatego takie zrywne jest. No ciekawe, jak to na ciepłym zapali. Mam chyba czwórkę, nie? Patrzcie, równy gaz. Takie to trochę dziwne, bo jak się jedzie, to tak myślałem na początku, że ten, a to ta linka na dołu. Teraz jest akurat nieźle, ale jakoś wcześniej jechałem tak po dołach i mówię, kurwa, jakoś dziwnie te Kawasaki jedzie. Może jakoś opasko się tu złapie czy coś, żeby to tak nie podskakiwało. Kurde, wam powiem, jakbym miał kupić crossówę, to niby na ulicę ta 450 lux, bo ma moment i wszystko, ale jak się jeździ po polach czy coś, to bym wziął 250 albo 350. O, na tej drodze będziemy na kole może latać.
go podniosę na koło z samego gazu. No w sumie ona jest lekka, to powinno się dać się oszarpnąć na... Ale zobaczymy. Linka jebnęła od sprzęgła, a siema. Jak ty jedziesz? No kurwa, to już wyższa szkoła, jak się nauczysz jeździć w WRO, to też to ogarniesz. Ale fa. No kurde, w sumie to myślałem, że gorzej się jedzie. No to nie wiem, to dawaj tam może na tą drogę tam wzdłuż. Zobaczymy, czy ten... Kurwa, ja na śrubach od Tadzika jeżdżę. I co, nic z tego nie ruszałeś? Nie, kurwa, ja na kole nad nim latałem już. Kurde. Dobra, to ja tu muszę się odepchnąć teraz, kurwa, żeby tu skrzynia w dupę nie dostała. Ej, a co to za motor? No KTM SX. Siedzenie kupiłem, trochę go umyłem. Nieźle wygląda, co? SX? No kurwa, no ten co kupiliśmy. Nie, niemożliwe, bo to jest 4 osób. A jest ser tam 4 osób, 2 osób. Panie. Ej, zapytam cię później to... Ej, zgadnij, który to rok jest później ci ten. Jak się zatrzymamy, to zgadniecie... Jak to chodzi jak 4 osób? Panie! To luks. Majster, to nie jest to. A ten, zgadnij, który to rok. I zgadnij, jaka to pojemność. To jest 2,5. No. Ale rok to nie wiem, 19? No, kurwa, majster. Patrzę jak na twój wiek, to się trochę znasz na tych sprzętach. Ja to myślałem, że to 11. A ty kupiłeś go? No kurwa tam, za 5000 koleżka oddawał, no. Bo skrzynia się rozjebała. A to tylko trzeba łańcuch naciągnąć. Nie no, żartuję tam ten. Na mały serwis, ale wyjechałem, to doszła jeszcze linka sprzęgła, do was nie dojechałem, naciskam, patrzę, coś skrzypnęło. Nie ma sprzęgła. Busów 4 osób? 4 osób. No tylko on ma tu gruszkę tak o trochę. Tak jak ten miał, Krystian. No, kurwa. Się przejeźdź mu i o teraz. No poka tej WR-y, zaraz zobaczę. Wyszły jakieś kwiatki, czy tak jak kupiona, nie. To nic, żadnych wat ukrytych? Nie. Kurde, wiesz co, ja to w ogóle wczoraj w nocy nie mogłem spać od 2 do 6, a o 7 na Warszawę pociągnąłem. Już jedno założyłem na szprychy. O kurwa, już ostry tuning poszedł. Jedna szprycha, o ten, to chyba robota nie szła za bardzo. Nie, bo ja zobaczyłem tylko, że mam ten w garażu i mówię, zobaczcie jak to się nakłada. No a ten, a ty też 5 biegów masz, bo się zapomniałem zapytać. 5 biegów. Kurde, już nie wiedziałem, czy ten... Ale tak ci powiem, a już odcinoszłeś, czy jeszcze WR-a by się trochę rozpędziła? Nie. Ona ma taką przymułę, bo ma za dużo pewnie ustawionych gaźnik i jak dodasz gazu raptownie, a, to ona nie idzie od dołu. Ale wiesz co, to i KTM-em jak jechaliśmy, to ty ruszyłeś, to KTM też, to tak kurwa WR-a trochę lepiej wystrzeliła, ale miałem kurde 5 wtedy, a tych nie wiem, pewnie 4. No.
Ale od razu KTM doszedł, ale już na V-Maxa to... Ojej, kurde. Ona jeszcze nie była odkręcona na maksa. Kurde, majster, mówisz, że trochę się hamujesz jeszcze. No, boję się, kurde. Kurde, ja ty powiem, taki mały na tym motorze wygląda. No, musisz... Ja nie mam tutaj tam stał przyjmą. Musisz, majster, trochę ten, górę was... Obniżyć muszę go. A ja Kawasaki muszę podniżyć. Usiądź sobie na Kawasaki, patrz jakie malutkie jest. To najmniejsza 250, jako jeździłem. No właśnie, no, no zobacz jaka ona mała jest, jak usiądziesz. Kurde, ja tym myślałem, żeby... Jeszcze raz? No serio, ona taka to by była dobra dla mnie akurat. A majster, co ma 20 cm więcej ode mnie, nie jeździ i mówi, że za mały trochę ten motor, ale on ma kierownicę za blisko i patrz, lagi ma wpuszczone i sprężynę ma z tyłu miękko pewnie. A jak to wpuścić te lagi? No trzeba odkręcić i trochę je, wiesz, do dołu wziąć. A u ciebie to do góry, no to u ciebie trzeba tak jak u niego zrobić. To prowadzę do ciebie i zrobić to. Majster, kiedy przyjedź, to się weźmie. Kurwa. Panie. No, zobaczę teraz jak w WR-a chodzi. To może ją na czwórce. Trochę magii ma. Patrzę, moduł się rusza. Moment niestabilności i kurde nie wiem, czy to od zawieszenia pewnie, bo jest takie mięciutkie i może też z tym przerwanie, tak mówię, kurwa się tak trochę podniosła wyżej niż chciałem, mówię. No, ona ma takie coś. No to... Dobra majster, dawaj. Jej, dusi. Bo ja dusi, bo ona tam... O, KTM 2021, czy tam 20. Ha, luksus. Kawasaki. Chyba Kawasaki. Nie no, Kawasaki. MRF. Odolka Enduro. Lata moją Vuero, teraz jeszcze rozwali. Co on tak na pobocze zjechał? Nie myślałem, że to 19 rok, kurde. No majster, kurwa, to i tak na takie, na to cenę to i tak tamten. Ale ja właśnie, może być, jest to, że też jak stała, to mogło być tak, że można było mi trochę gazić wyczyścić. Jak teraz paliwo coś kapie, to może jej się tam przelało. Dobra. Te podokręcane są? No opatrz, ile się wylało paliwa. Pajek poszło. Tu. No, może tak być, że ten... No ja na właśnie tak ten. Ale kurde, tak raz jak już przejdzie, to jedzie, a dopiero jak się zatrzymasz. No, no, no. Ten gaźnik do czyszczenia. Tam można byłoby jej też zobaczyć, jak fajka i świeca wygląda, bo jak to tyle lat stało, to te kable, to wiesz. No, no. Ale tak to jedzie. Na koło idzie. Luksus. Na koło idzie. Na koło idzie. Majster ocenia, no to idzie. Panie, luksus maszyna.
Mówię, podjadę ja to bez sprzęgła. Ja to jedynko podjechałem. No ja też. Kurde, to MRF niezły patent. Tadzik mówi, ty jedź do domu, nie jeździ, a majster będzie jeździł, dopóki się to nie urwie znowu. Kurde, majster, przejąłem tu 200, dobrze zapierdala. Jak tak dałeś gazu, to kurde, jak 250, ona tak sprzyja. Ej, do tego sobie nowego wziąłeś, czy on trochę ma przebiegu? Trochę ma, o, ty Grześka. Jeszcze raz. Grześka kupiłem. Od kogo kupiłeś? Grześka. Z tego skrępy? No. O kurwa, panie. A osłon ci nie dał, czy zdjąłeś? Nie, tu zdjąłem, bo muszę kupować ten, hamulec. A co, hamulca nie masz? No, muszę odpompować. O kurde. Ale przednie to działa. No, no. No tak to gini. A to co, ci się tam wylało coś, ta pompka, czy co tam się no, stało? No, pompka, nie wiem. Kurde, panie, ale te nowe sprzęty to takie są. Kawasaki też nie dojechałem do was, a już linka pękła. W starym, kurde, ten, w starym rumplu to by dojechała. A te nowe to kurde. Muszę coś spierdolić, żeby na serwisie zarobić się dało. A Kondziu gdzie pojechał? Co on tam, jakiś inny podjazd robi? Ale tam jest też taki, może trochę ten, bardziej taki strony. Powiem tak, zarobicie tu podjeżdżę. No to luks, majster. Podać się największe podjechać. Jedziemy tam na Szewiochy. No do was tam? No to prowadź to tam ten. Jak nie będziemy się za dużo zatrzymywać, to spoko, bo to jak teraz... Krzysia możemy zajechać, jak ktoś... No. O, Jaro podjedzie. Gdzie jedziemy? Do Krzysia na Dziurownię. Do Krzysia? A co do Krzysia? Tam, czy podjeżdżałeś to, 125 ma. A, tam co ten koleś zawsze przyjeżdża i gania? Czy nie? Nie. To do jako? A tam co kiedyś, to 125 pojechałem? Taki mały ten, a, no, był. No. Teraz go nie ma, tam podjeżdżamy teraz. No to luks, no dobra, możemy się tam przejechać. Teraz mam 4 suwa, to mniej pali, to myślę, że wrócę na baku, bo tamtym to ledwo do domu dojechałem wtedy. A ty, majster, jak tam paliwo? Masz bańkę, czy masz do pełna? Ale on nie pali jakoś mega dużo. Kurwa, każdy tak mówi. Nie, no. Panie, każdy nie, tak no, mówi. Tak pokaż, ile on ma tam. No jak ci styknie, to spoko. Panie, większe pół. No. Styknie. U mnie też większe pół, tylko ja muszę wrócić jeszcze 10 km do domu. Ja mam jeszcze z 9 litrów. O, Luxmeister, bo ciebie będziemy spuszczać, bo ty masz na kranik. Ja też mam. Nie pali, kurde, to jeszcze taki świeży sprzęt. Nie styrany tymi rajderami z Podlasia. Ej, to ja myślałem, że ty mówisz o tym tu podjeździe. A weź tu podjeźdź. Panie, wjechałby, ale nie Kawasaki bez sprzęgła. To to jest ten cięższy? No tam leżała karpa, ale teraz ktoś wywalił. Kurwa, majster. Tu kładziorem podjechał takim 300 pojemności. Kładziszem tutaj? No tylko przeprawową. Kurde. A tutaj co nikt nie podjeżdżał, co jest to skarpa? No to tutaj to ja w Yamaha podjeżdżałem jeden. O, kurwa. Toś to dalej masz. Nie tą, tylko tą drugą. No. Ej. A weź jeszcze pomachaj tym modułem, bo on, ten moduł na co on jest? Nie, to ta kostka czarna. Przy tobą, co jest przy tym, przy ladze, co te keny pisze. No, a, bo ona tak kurwa okropnie się macha.
No. Pasowałoby ją jakoś wziąć, żeby tak się nie obijała. Ale u mnie też tak było w tamtej Yamasze, bo to jest na gumie. No, no, wyrobiło się i napierdziela. Weź próbuj tamtego. Co, ja? No. Jak ja sprzęgła nie mam, majster. Tamtego. Którego? Nie ten, tylko ten, co Krzysiek robi. Majster. Majster to jeszcze strójnie przyszedł z AliExpressa, a wymówiony każe tam walić. No pokaż jak to się robi. No ja na razie chcę zobaczyć jak ty powiesz. Ale nie umietam. O kurwa. MRF to poszedł aż do lasu. I Schweizer tak się jeździ, a nie nakupują motory z 20 roku i... A ja tu połamałem ogon. Panie, chyba za dużo gazu. O, dobry był. O, że mnie wybiło. Panie, MRF ma całkiem niezłe właściwości jezdne. Mało rajdera nie zgubił. Kurde. Kurde. No kiedyś pamiętam nawet jak tu 125 wjeżdżałem, to ta skarpa była, to tak no. Kurde. Kurde, spodziewałem się go aż tak długo. No ale patrz, tutaj to zrobiliśmy ze 3 miesiące temu. Zobacz jak tu jest wyryte już. No, koi ktoś nie podjechał i się zakopał przed samym podjazdem. To chyba cały czas i z motosem. No i z motosem on dużo się kopał raz. No. Kurde. Ja tutaj na tym środkowym takim wybiciu, to tutaj skakałem sobie tak do góry i sobie wyskakiwałem. Dawaj. Nie, to nie ma. A tutaj ten pion dobry był. Tego dawaj. No, a czemu tylko jedną słomkę założyłeś? Ciężko się zakładają? Nie, bo już nie miałem czasu. Tylko chciałem zobaczyć ten. Masz dużo słomek? Czy... Nie, ale zielony. Na jedno koło. Ja do KTM-a czarne będę zakładał. Ale zielony? No. Tutaj 125. A, no. Oj. A no to mam, na twoje szprychy to wystarczy, bo tam są połączone. No do MRF-a to połowa opakowania zostaje, że tam jak kupisz do takiego, to do MRF-a na dwa, tylko ty masz te większe koła, to może nie wiem, ale jak jakieś kupiłem, to jedną słomkę przycinałeś na pół i ona na dwie szprychy starczała. No, tak samo jak u mnie w Yamasce. Że połowa opakowania starczyła. To jak... A tutaj jedna i ten, i nie wystarcza. No wystarcza tylko. Nie, to musi obcinać na pewno. Trzeba tylko tyle przycinać. Z przodu. To musisz przycinać. Majster, a ty tam. Majster, a ty tam olej to zmieniałeś w tej Yamaszce? Goleś gadał, że dwa lata olej nie zmieniamy. Fajnie. Dobra. Cały zmoknę. Jeszcze tak mocno te krople uderzają, że się jechać nie.